Czy zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego niektórzy mężczyźni, pomimo w ogóle braku wierności albo po prostu braku jakiegoś zainteresowania, przyciągają kobiety jak magnes? I wyobraźmy sobie dwie sceny. Marek, 35-letni księgowy, zawsze na czas w pracy, nigdy nie zapomina o rocznicach, robi zakupy bez przypominania. Idealny partner, nie sądzisz? A jednak jego dziewczyna czuje, że czegoś brakuje wieczorami skrolując media społecznościowe zatrzymuje wzrok na profilach innych mężczyzn. Kolejna scena druga. Piotr, 38 letni przedsiębiorca, często spóźniony, zapominalski, ale gdy się pojawia, to cały świat kręci się wokół niego. Jego partnerka Magda wie, że jakby nie jest jedyną kobietą w jego życiu i nie chodzi o to, że on tam jest jakiś niewierny, tylko po prostu, że dużo kobiet się nim interesuje i mimo to nie wyobraża sobie być z kimś innym. Co sprawia, że Magda wybiera taką sytuację? Magda, czyli ta właśnie dziewczyna Piotra, podczas gdy Anna rozważa odejście od idealnego Marka i to pytanie prowadzi nas do kontrowersyjnej tezy, czyli że kobiety wolą by być kolejną partnerką wartościowego mężczyzny nie z, a niż związać się z wierną ofiarą losu. I zanim rzucisz we mnie kamieniem, Pozwól, że ci to wyjaśnię. Nie chodzi tu o promowanie niewierności czy usprawiedliwianie złego traktowania. Chodzi o zrozumienie głębszych mechanizmów atrakcyjności i wartości w relacjach oraz zrozumienia podstawowych praw natury. I po pierwsze, co, co rozumiemy przez wartościowego mężczyznę? To nie jest tylko kwestia pieniędzy ani wyglądu. To mężczyzna, który ma pasję, cele, który nieustannie się rozwija. To ktoś, kto wnosi energię i inspirację do życia swojej partnerki. Z drugiej strony, wierna ofiara losu to ktoś, kto może być lojalny, ale brakuje mu ambicji, pasji, chęci rozwoju. To mężczyzna, który płynie z prądem życia, zamiast aktywnie kształtować swoją przyszłość. Który po prostu już się poddał w życiu. Teraz, I teraz właśnie, dlaczego kobiety mogłyby preferować tego pierwszego, samorozwojowego świrka? I jakby ambicja jest sexy. Kobieta chce być z kimś, kto ją inspiruje i motywuje do własnego rozwoju. Poczucie bezpieczeństwa. Paradoksalnie mężczyzna, który potrafi przyciągnąć uwagę innych kobiet, może dawać większe poczucie bezpieczeństwa. Dlaczego? Bo kobieta wie, że jest z nim z wyboru, a nie z braku innych opcji. To jest naprawdę ważne. Kolejna rzecz wyzwanie. Relacja z wartościowym mężczyzną może być trudniejsza, ale też bardziej satysfakcjonująca. Tak, jak wspinaczka na trudny szczyt wymaga wysiłku, ale widoki są po prostu zacne. Status społeczny. Bycie z kimś, kto jest ceniony przez innych, podnosi również status kobiety. Oczywiste, nie. Jakby jesteście parał, to razem wasz status się liczy. I genetyka na poziomie biologicznym kobiety mogą być zaprogramowane do wybierania partnerów, którzy mają po prostu cechy takie, które wskazują na dobre geny i kobiety podświadomie wybierają jak najlepsze geny i nic z tym po prostu nie zrobisz. I uwaga, to nie oznacza, że wszystkie kobiety świadomie wybierają takich bedbojów, że tak powiem. To raczej kwestia. Tego, że cechy, które czynią mężczyznę wartościowym, często idą w parze z większą uwagą ze strony innych kobiet. Czyli raczej kobieta się zainteresuje takim właśnie skupionym na siebie chłopaku, który ma ambicje, pasje rozwija się, niż na takim, który po prostu jest kanapowcem, się poddał już w życiu i nic już nie wnosi dosłownie na talerz relacji. Więc co więc może zrobić wierna ofiara losu? Rozwijaj się, znajdź pasję, cel w życiu. Buduj pewność siebie nie przez porównywanie się z innymi, ale przez ciągłe przekraczanie własnych granic. Bądź interesujący. Czytaj, podróżuj, poznawaj nowe rzeczy, bądź otwarty na nowe doświadczenia. Dbaj o siebie zarówno fizycznie, jak i mentalnie. Odśwież swoją szafę, zacznij się golić w odpowiednich miejscach i dbaj o higienę osobistą i o swoją sylwetkę, zacznij chodzić na siłownię. I zachowaj niezależność, czyli miej własne życie, miej własnych przyjaciół. Własne zainteresowania i po prostu nie bądź takim pantoflem, co, co po prostu jak zostanie o coś poproszony, to zrezygnuje ze wszystkich swoich rzeczy. To nie jest na pewno atrakcyjne i gwarantuję Ci, że to nie jest dobra droga. Jakby pamiętaj, że bycie wartościowym mężczyzną nie oznacza bycia niewiernym. Jakby ten film nie promuje takich wartości, jakby ja jestem za zdrowymi relacjami, za zdrowym małżeństwem. I w tym filmie chodzi o to, by być jak najlepszą wersją siebie, dla siebie i jednocześnie dla swojej partnerki. Więc podsumowując, kobiety nie preferują niewierności, to jest oczywiście nie, nierealne. Więc jeżeli jesteś niewierny, to się nie ujdź, że znajdziesz jakąś żonę fajną. Ale z kolei kobiety preferują mężczyzn, którzy są pewni siebie. Ambitni, interesujący, więc jeśli jesteś wierny i posiadasz te cechy, to jesteś prawdziwym dosłownie zwycięzcą i prędzej czy później spotkasz kobiety swoich po prostu marzeń. Więc dziękuję Ci za obejrzenie. Jeżeli uważasz, że film był wartościowy, to zostaw łapę, suba, udostępnij, no i koniecznie dawaj znać w komentarzu, co ty myślisz. No i do następnego.